Także cześć, witam Was na mojej prezentacji CQRS w 4 krokach. Ta prezentacja była już bardzo szeroko opisywana na moim blogu, ale postanowiłem po prostu pójść trochę szerzej i opowiedzieć o niej szerszym gronie. Ja nazywam się Radek Maziarka, na co dzień pracuję w Objectivity jako team leader i senior software developer. Tworzymy głównie aplikacje webowe, teraz kręcimy się wokół AI-a, botów, HR-a, VR-a, HoloLensów i tak dalej, więc naprawdę ciekawe rzeczy robimy. Poza tym piszę, staram się opisywać moje przemyślenia, moje projekty, różne ciekawe informacje wrzucać na mojego bloga, na którym też ta prezentacja jest umieszczona, tam są umieszczone wszystkie materiały do tej prezentacji, wszystkie informacje, które tutaj są, które są tutaj pokrótce opisywane, tam można sobie szerzej przeczytać. No i widać mnie, jestem dostępny na Twitterze, tam mnie możecie łapać, możecie tam mnie pingować, tam staram się wrzucać jakieś moje przemyślenia, ciekawostki, jakieś ciekawe linki, które znajduję po prostu przez internet. No i jeszcze raz to powiem, że cała prezentacja jest umieszczona na adresie, który jest widoczny na dole, czyli jest radblog.pl/CQRS. I tam możecie po prostu pobrać tą prezentację, zdobyć materiały, oglądać slajdy po to, żeby to rozwijać sobie dalej tą wiedzę. Ja się tak, parę osób mnie pytało, kiedy ja zaproponowałem ten temat, czy to w ogóle jest sens jeszcze w 2018 robić tego CQRS-a, tak? Że ten temat już był opisywany przez wiele, nie wiem, mądrzejszych osób ode mnie, przez procent jeździ po całym kraju z CQRS-em pragmatycznie i czy to w ogóle jest sens jeszcze przy tak rozwiniętej, nie wiem, wiedzy już na ten temat w internecie ten temat pchać, tak? No i tak to mnie osoby pingowały, ja starałem się do tego jakoś odnieść, no ale pomyślałem, że w sumie no, to jest moja wiedza, którą ja chciałbym Wam przekazać i wydaje mi się, że mam coś wartościowego dla Was, z czym się mogę podzielić, także no sorry, ale to CQRS 2018 to jest wciąż gorący temat i warto o tym słuchać. I to, co ja chciałbym Wam powiedzieć o CQRS-ie, to nie tylko czym jest ten patent, bo o tym jest już bardzo dużo wiadomo, ale to, w jaki sposób można zaaplikować ten patent do swojej aplikacji, jakie mam do zaproponowania Wam building bloki, takie kawałki kodu, kawałki aplikacji, które Wy możecie dodać do swojej aplikacji po to, żeby ją rozwinąć, żeby wykorzystać te building bloki tak, aby uzyskać większą wartość swojej aplikacji. I te wszystkie rzeczy, które tutaj pokazuję, biblioteki, rozwiązania, podejścia, paterny, które zastosowałem, które w prezentacji są też wykorzystywane na co dzień właśnie przez nas w Objectivity, w moich wewnętrznych rozwiązaniach, takich, które już wykorzystałem i które wiem, że one po prostu działają, że to są sprawdzone rzeczy, które ja mogę właśnie przyjść i Wam opowiedzieć tutaj ze sceny o tym. Ja jestem w stanie je poprzeć po prostu moim osobom, że to jest wartościowe. No ale wiadomo, że CQRS CQRS-em nie wszyscy mogą jeszcze znać ten temat, tak? Czyli CQRS, dla tych, które jeszcze nie znają tematu, to jest Command Query Responsibility Segregation. I tutaj chciałbym to jakby spodobać. Ugruntować wiedzę, co to jest ten pattern, ponieważ wiele osób bardzo różnie do tego tematu podchodzi. Tak, w takim naprawdę bazowym podejściu i to jest sposób, to jest pewien wzorzec, nie wzorzec, to jest pewien model, który zaproponował Fowler, jak go rozpatrywać CQRS-a, czyli Command Query Responsibility Segregation. To jest taki wzorzec, który zastosowany do naszej aplikacji, gdzie mamy bazę danych i tam jest model, który jest wykorzystywany zarówno do Rita, jak i do write'a, w tym samym jakby fragmencie kodu jest następnie dzielony na dwa osobne byty. Jeden query model i drugi comment model. I tutaj ten służy tylko do querowania bazy danych, a ten służy do zmiany bazy danych, do jej modyfikacji. I to jest cały klucz, czym się zawiera CQRS. To jest po prostu zmiana modelu dostępu do tej bazy danych. Teraz nawet na moim blogu pod materiałami były już dyskusje, że ty, Radek, ty nie masz racji, to wcale to nie jest CQRS, bo ci brakuje message busów. Brakuje ci 5 baz danych jeszcze i Redisa tam postawionego jeszcze, żeby to sobie wszystko cache'ował i no to w ogóle to nie jest to prawda, tak? No i tutaj sam Greg Young się do tego ustosunkowywał, że to wcale tak nie jest, że CQRS nie potrzebuje mieć żadnych takich specyficznych komponentów. To jest tylko rozdział modelu tego, co my jednocześnie modyfikujemy i pobieramy dane na dwa osobne byty, a cała reszta tych elementów, których chcielibyśmy sobie wprowadzać, bo wiadomo, jesteśmy deweloperami i chcielibyśmy tam robić nie wiadomo co w naszych aplikacjach,
to są kolejne kroki, które nam pozwalają dokonywać, osiągać większe zyski, ale to wcale nie jest potrzebne, żeby to się nazywało CQRS-em. No i właściwie teraz pytanie jest takie, co nam ten CQRS da? No bo to wiadomo, z tymi programistami lubimy sobie budować zamki z piasku i dodawać kolejne wzorce, które przeczytaliśmy w tych książkach, na MSDN i w różnych periodykach, no ale w zasadzie po co my powinniśmy ten wzorzec sobie, po co my powinniśmy sobie nim zaprzątać głowę? I tutaj przechodzimy do takiego naszego bazowego stanu aplikacji. No bo powiedzmy sobie, że każdy przecież robił aplikację podobnie do e-commerce'owej, albo przynajmniej wie, jak taka aplikacja co może zawierać, tak? Bo każdy wie, jak wygląda sklep internetowy. Mamy sobie product controller, który wywołuje metody z product serwisu. A następnie mamy order controller, który wywołuje metody z order serwisu. No wiadomo, najpierw listujemy jakieś produkty, a później te produkty kupujemy, dokonujemy zakupu, jakieś płatności itd., itd. No i to każdy budował sobie podobną aplikację, tworzył podobne serwisy, tak, dokonywał tych kroków, tylko to ma pewną wadę. Otóż jak sobie tak będziemy tak iteracyjnie dodawać kolejne kontrolery, dodawać kolejne serwisy, to skończymy tak jak towarzysze zajmujące się no-commerce'em. Osoby, które nie znają no-commerce'a, to jest największy open source'owy sklep napisany w dotnecie i muszę od razu powiedzieć, że jestem pełen szacunku dla ludzi, którzy to stworzyli, bo to jest naprawdę genialny kawałek softu. Jak chcecie stworzyć dla kogoś sklep internetowy, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. To po prostu instalujemy gdzieś, konfigurujemy w kilku krokach, sklep nam działa. Dodajemy gotowe template'y, mamy sklep, który możemy klientowi zaproponować. Tylko że w taki sposób, jak my tworzyliśmy tą aplikację, to dochodzimy do momentu, gdzie nasz order processing service ma aktualnie 3144 linii kodu. I ma tam, jak sobie pogrzebiemy głębiej, to ma 55 parametrów wejściowych. No powodzenia w ogóle z jakąkolwiek pracą, unijnym testowaniem, modyfikacją, refaktorem takiego kodu. Następny product service, no wiadomo, listowanie produktów. No to mamy 2142 linii kodu, 35 parametrów wejściowych. No to powodzenie po prostu osobom, które muszą robić jakiegoś rodzaju testy na tym, tak? Sprawdzić, czy to się tam zepsuło, czy to się nie zepsuło po jakiejś pizzy. No, to jest bardzo trudne. Więc kontynuacja takiego wzorca, kiedy my mamy te serwisy i kontrolery, powoduje nam to, że tworzymy sobie GUT Objective, które następnie jest bardzo, bardzo trudno nimi zarządzać, je testować, refaktorować, wiedzieć, za co one są odpowiedzialne. Łamiemy w ogromny sposób zasady SRP, czyli zasadę, że powinniśmy mieć tylko jeden powód, żeby modyfikować daną klasę. No tutaj jak mamy product service z 70 metodami, no to mamy jakieś 70 powodów, żeby to refaktorować. No i tak jak wcześniej mówiłem, testy, no to nie za bardzo to nam się udało. I to, co tutaj można zaproponować, i to jest do zrobienia w tym stanie aplikacji, która tutaj jest, to jest pierwszy krok CQRS-a, czyli to są komendy i queriesy. I to jest twórca Automapera, to jest twórca Mediatora, to jest osoba, która jest aktualnie jednym z głównych kontrybutorów informacji na MSDN odnośnie mikroserwisów, Jimmy Bogart, który powiedział, że CQRS jest bardzo prostym patternem. Mamy obiekt, który ma dwie funkcjonalności, zmiany i pobieranie, i tworzymy z niego jeden. I tutaj nie może być nic trudnego do zrobienia, co my byśmy nie byli w stanie dokonać nawet w naszej aplikacji legacy, tak? No bo ile to jest problemu z tym, żeby sobie to wydzielić, takie metody z naszego serwisu. A więc jak to zrobić? Mamy nasz product controller i on nas tutaj przed kolejnymi warstwami ma obiekt mediatora. I ten mediator szczela do danych query handlerów lub komentatora dane metody. My refakturujemy metody z serwisów do konkretnych klas, które nam obsługują daną odpowiedzialność. I tutaj moglibyśmy się zastanowić, no skąd taki mediator załatwić, musimy go skądś pobrać, albo musimy go napisać sami, jest dużo różnych implementacji. I to, co ja mogę polecić swoim ze swojego doświadczenia, to jest biblioteka Mediator.
to to ona została także napisana przez, przez Jimmy'ego. I to jest bardzo prosty implementacja mediatora, która nam pozwala w kilku dosłownie linijkach kodu mieć query, następnie je wrzucić do mediatora i dany query handler będzie jego używał. I tutaj jest tyle. Ten mediator nie ma żadnych dodatkowych klas, które musimy implementować. Nie musi mieć żadnego szczególnej nie wiem, konfiguracji. To jest naprawdę kilka linii kodu i to sobie działa. I to się wszystko dzieje w pamięci, czyli to jest wszystko i się działa synchronicznie i możemy mieć zarówno komunikację one-to-one, czyli my wysyłamy request i na niego jest dany handler, lub możemy mieć broadcast pewnych notyfikacji i eventów, że będziemy mieli jeden event i wiele event handlerów. I jak wygląda użycie czegoś takiego? Nasz product controller aktualnie nie ma nic innego na wejściu niż mediator. To, co się dzieje dalej, to jest zamieniamy sygnaturę metody tak, żeby była querysem i następnie wrzucamy do tego mediatora query. I to jest wszystko. Dana klasa to po prostu obsłuży, dany handler obsłuży ten to query, który jest tutaj rzucony. Dla akcji, które modyfikują dane, my tutaj mamy klasę, która nam enkapsuluje wszystkie dane komendy, a następnie wrzucamy ją do mediatora. I to jest cała odpowiedzialność kontrolera, jaką tutaj ma. Tutaj nie będzie żadnych innych serwisów wszczykiwanych, czy jeden, piąty, product, kategorii, cokolwiek. Tutaj będzie tylko ten mediator dodawany. Następnie mamy query handler. Ten query handler to jest implementacja danego interfejsu, która nam mówi, co ma wejść i co ma wyjść stąd. I tutaj mamy implementację danej metody. Jedyną metodą, jaką musimy zaimplementować, to jest metoda handle, która przyjmuje dane query i wypluwa daną listę produktów. I cała nasza logika tutaj zostaje wrzucona. Ona jest po prostu pobierana ze serwisu, jest wrzucana tutaj. To jest wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy, żeby to nam zadziałało. I w bardzo podobny sposób to wygląda dla comment handlera, tylko tutaj już widzimy, że mam o wiele więcej parametrów wejściowych i te parametry ich tutaj nie ma. To, co jedyne potrzebuje query handler, to jest ta jeden interfejs bazy danych. My nie potrzebujemy nic więcej, żeby pobrać dane z bazy danych, ale potrzebujemy te rzeczy, kiedy musimy modyfikować dane. I tutaj mamy już bardzo specyficzne dla tej metody parametry wejściowe i tutaj mamy całą logikę, która nam odpowiada za to, żeby zwalidować, czy my w tym konkretnym przypadku możemy zmienić wartość pola w danym produkcie. I na samym końcu z danego comment handlera po prostu zwracamy identyfikator obiektu, który został zmieniony. I jak się teraz rejestruje te obiekty? Jeśli mamy daną metodę konfiguracji, to my mówimy, że weź te typy, które implementują comment handler i połącz je, zarejestruj je tak, żeby na każdy request handler zarejestruj każdy, na każdy interfejs zarejestruj każdy comment handler. I to jest wszystko, tak? To te metody są dostępne dla każdego kontenera EOC, które są dostępne. I to jest pierwszy krok, który my musimy dokonać, żeby móc pójść dalej z kolejnymi krokami CQRS-a, ale ten krok daje nam ogromne korzyści już teraz, już na podstawie samego wydzielenia tych metod z serwisów do tych comment handlerów. A to są. Pierwszym krokiem, pierwszym zyskiem z tego jest pojedyncza odpowiedzialność, czyli my dokładnie wiemy, za co odpowiada dany kawałek kodu. Tutaj się nic nie współdzieli. Tutaj mamy jedną klasę, która obsługuje dany request. Jak się nam ten request nie podoba, bo na przykład zmieniły się potrzeby klienta, to my go wywalamy i tam się po prostu nic nie modyfikuje. Mamy jasno określone zależności. My widzimy, że ten comment handler wymaga tych parametrów i one tam są nam potrzebne, a one nie wymagają, one nie są używane przez inne metody w tym comment handlerze, bo tam innych metod po prostu nie ma. Tam się nic innego nie może zmienić. Łatwo jest wtedy zobaczyć, co nam tak faktycznie modyfikuje te dane, a co nam te dane pobiera. Tak, my widzimy naszą listę i widzimy, że tyle jest comment handlerów, tyle jest query handlerów. A mając to w serwisie, my będziemy mieli ogromną listę metod, która to nie jest do końca jasne, co te dane pobiera, co te dane modyfikuje. I
to, co według mnie jest bardzo dużym zyskiem tutaj, że to się bardzo prosto unit testujemy. Mamy, co jest na wejściu, co jest na wyjściu, to jest wszystko. Mając serwisy, które mają bardzo dużą ilość zależności, no bardzo ciężko było to nam dokonać, posiadać wysoki poziom pewności testów naszej aplikacji. I wadą jedyną, którą widzę z takiego podejścia, jest to, że to się nie nadaje, kiedy mamy proste kródy. Kiedy robimy w kontrolerze get, który ma tylko tu lista całej kolekcji, to jest wszystko. Ale naprawdę w każdych pozostałych przypadkach ta rzecz się spełnia świetnie, bo to się świetnie skaluje. To się, tutaj nie ma skalowalności typu pobieranie danych, tylko to jest skalowalności, w jaki sposób jesteśmy w stanie ten projekt utrzymywać. My po prostu łatwiej jest nam dodawać kolejne comment handlery, następnie nimi zarządzać, niż dodawać kolejne metody w serwisach, bo to jest o wiele bardziej zrozumiałe dla nas. To jest lepsze dla nas do utrzymania projektu, niż dodawanie kolejnych metod serwisu. Tylko, że po tym kroku my nie dokonaliśmy żadnej poprawy w naszej aplikacji. Tak? My dalej mamy tą samą logikę, zarówno po stronie query handlerów, jak i po stronie comment handlerów. I teraz to, co widzimy, że wykorzystując nasz standardowy model, jaki używamy, czyli większość założy się z nas używa Entity Frameworka do pobierania danych, dochodzimy w końcu do momentu, kiedy no sorry, ale Entity Framework po prostu się, no to trzeba powiedzieć, że do pewnych rozwiązań no to jest lipa, że to się jest dramat i trzeba po prostu rzeźbić, płakać, sprawdzać, czemu się to query generuje tak wolno, czemu to działa tak dramatycznie, no taka jest po prostu nasza proza życia. I to, co my w tej momencie możemy zrobić, to jest stworzyć read model, prosty read model do pobierania sobie danych. I ten read model to nie jest inny zbiór w bazie danych, to jest po prostu inny dostęp do tej bazy danych. Bo mamy sobie naszą aplikację i powiedzmy, że dokonaliśmy już zmian w tych pierwszych krokach. Czyli wydzieliliśmy sobie metody z query, z serwisów na osobne query handler i comment handler. I nasza aplikacja dla tych tutaj elementów, ona działa bardzo dobrze. I my tutaj nie musimy dokonywać żadnej zmiany. Nie potrzebujemy tutaj sprawdzać, czemu to, co tu można poprawić. To niech sobie zostanie po staremu. Te elementy kompletnie nie dotykamy. Zaś te elementy, które potrzebują zmiany, które my widzimy, że mają problem, to my się tylko na nich skupiamy. A to dzięki poprzedniemu krokowi, my jesteśmy w stanie bardzo selektywnie się tymi krokami zająć, bo kiedy mielibyśmy to jeden duży serwis, no to wtedy jest już trochę problem, bo wtedy te metody mogą współdzielić pomiędzy sobą kod, a tutaj takiej sytuacji po prostu nie będzie. I możemy sobie zmienić model dostępu do bazy danych, taki jaki nam naprawdę potrzeba. I tutaj jest dużo możliwości, które my możemy zrobić. Ja chciałbym zaprezentować dwie, które nam dały największą wartość w naszych projektach. Pierwszą z nich to jest Automapper i Project Tool. Automappera pewnie was z większej fazy kojarzy w jakiś sposób, kiedy musiał mapować dane. Tworzymy sobie mapę. Mówimy, że tutaj na przykład kategorii name powinno się mapować z pola product.category.name, a następnie odpalamy mapper i to się mapuje nam na dany view model, który my sobie zdefiniowaliśmy. To, co jest mniej wiadome już, to, że Automapper posiada extension o nazwie Project Tool, który my możemy wykorzystać na dowolnych obiektach, które implementują iQueryable, czyli Entity Framework and Hibernate. I możemy sobie zrobić tak, żeby mieć nasze zapytanie, następnie na końcu tego zapytania dodać Project Tool, dany view model i aplikacja pobierze nam tylko te dane, które potrzebuje na podstawie tej mapy tutaj. Czyli my zawężamy cały zbiór danych nasz pobierany do tylko tego modelu, który jest tutaj. Nic więcej nie zostanie pobrane. To jest, nie musimy robić żadnego specjalnego zawężania, nie musimy robić żadnych specjalnych haków jeszcze po stronie Entity Frameworka. Po prostu on skorzysta z tej mapy, która jest zdefiniowana do danego żądania, kiedy my mapujemy dany obiekt na dany view model. My możemy sobie zrobić taki już bardzo, bardzo skomplikowany model mapowania, bo tutaj chcemy sobie zmapować produkt na produkt view model i widzimy, że
adres obrazka to powinno być pierwsze zdjęcie, które jest główne i pobieramy z niego URL-a. A średnie oceny z zakupów to powinno być wszystkie oceny, pobrane z nich ratingi i wyciągnięta średnia. A kiedy chcemy pobrać jednak wszystkie, chcemy pobrać 5 ostatnich review, to to sortujemy je malejąco, a następnie pobieramy 5. I co to jest też dobre, to, że my mapując sobie te review, możemy powiedzieć, jak się nam nasze dzieci powinny zmapować. Czyli jeśli mapujemy review na review model, to mapuj też nam od razu imię i nazwisko danego lidera. I my później naszym query handlerze możemy po prostu powiedzieć: sfiltruj mi te dane, a następnie zmapuj je na product view model, to jest wszystko. I taki sposób pobierania danych no, sprawdza się znakomicie, bo my pobieramy tylko te dane, które realnie potrzebujemy w tym view modelu. I cała logika, wszystkie operacje, które są dokonywane, są po prostu zdefiniowane tutaj jako mapowanie, co się skąd pobiera. I to się sprawdza bardzo dobrze do pewnego momentu, dopóki nie musimy zrobić już bardziej operacji niskopoziomowych na bazie danych, których nam albo to zapytanie tutaj też nie będzie odpowiednio performowało. To, co możemy zrobić, to użyć innego dostępu do bazy danych, którym jest Dapper. Dapper to jest mikro-ORM, który podłącza się bezpośrednio na SQL Connection. Mówimy, na jaki chcemy mieć view model to mapowane, jaki ma być SQL uruchamiany, parametry, pach, wszystko sobie wraca. I tutaj możemy zdefiniować bardzo skomplikowane SQL i po prostu zmapować sobie wyniki. To, co jest już mniej znane, ale bardzo, bardzo potężne w Dapperze, to, że my możemy sobie zdefiniować wiele selectów w tym samym SQL-u. Czyli mamy select products, na później select categories, select reviews i to wszystko nam wróci w jednym requestie do bazy danych. I następnie my mówimy: pobierz mi z rezultatów nasz view model, następnie pobierz wszystkie kategorie i dodaj te kategorie do produktu. I to jest wszystko w jednym requestie, w takim SQL-u, który my sobie narzucimy na bazie danych. Tam nie będzie nic autogenerowanego. I to, jak tego użyć w naszej aplikacji, to tworzymy sobie jakiś helper, żeby tutaj już nie wrzucać gdzieś na dole tego SQL-a, a następnie uruchamiamy to połączenie do bazy, pobieramy sobie produkty, pobieramy reviewsy, wartości pól, mapujemy, zwracamy. I cała logika jest tutaj, plus dodatkowy SQL w tym pliku. Ale to jest, mamy taki dostęp do bazy danych, jaki nam się tutaj zapragnie. My możemy modyfikować ten konkretny query, optymalizować go, zmieniać parametry dostępu tego Dappera. I to się wszystko dzieje tylko w tym pliku. To nie rzutuje kompletnie na pozostałe query handlery, ani comment handlery. I tutaj mamy bardzo wiele innych opcji. Tutaj możemy użyć sobie Entity Framework No Tracking, który nam pozwoli nie sprawdzać zmian, przez co będziemy mieli lepszy performance. Użyć innych ORM-ów, możemy użyć widoków, zapytań SQL-owych, możemy użyć, tak jak już wcześniej wspomniałem, Automapparate Projectu. I to jest do zrobienia bardzo prosto, kiedy my mamy te query i komendy, ale jest bardzo trudne, kiedy my mamy nasze serwisy, bo te serwisy będą wtedy puchły od tych dodatkowych parametrów, które sobie tutaj wchodzą, SQL Connection, Dappery. Będziemy mieli w jednym dużym serwisie kilka różnych modeli dostępu, co jest już bardzo trudne do zrozumienia, ale jest łatwiejsze do zrozumienia, kiedy my widzimy, że to jest cała nasza odpowiedzialność. Tylko tyle się dzieje w danym pliku i my to po prostu widzimy, wiemy, ok, Dapper, query, ściąganie i wracamy, tak? To jest o wiele bardziej zrozumiałe i naprawdę widzieliśmy, byliśmy się w stanie skupić na dokładnie tych problemach, które mieliśmy. Nie musieliśmy interesować się, co się jeszcze dodatkowego dzieje w innych miejscach, bo my widzieliśmy, ten comment handler jest słaby, na nim się skupiamy. Ten query handler jest słaby, to jego optymalizujemy. Cała reszta zostaje po staremu. Tam się nic nie działo, nic nie modyfikowaliśmy w tych elementach.
tak jak już mówiłem, to nie ma wpływu na pozostałe części systemu, czyli my po prostu się skupiamy na tym, co nas realnie boli. No i jest o wiele prostsze wtedy do testowania, niż mając wiele różnych modeli dostępu do bazy danych. Co to jest problematyczne w tym kroku, to jest to, że tworzymy dodatkowe modele dostępu, przez co my jako programiści my musimy umieć tym zarządzać, musimy wiedzieć, jakie są wady, zalety danego rozwiązania, kiedy coś działa dobrze, kiedy coś działa źle, dlaczego w danym momencie my zrezygnowaliśmy z tego wymagania. I to jest łatwiejsze, kiedy mamy tylko Entity Framework, kiedy mamy Entity Framework i Dapper, to się robi problematyczne. Kiedy mamy Entity Framework, Dapper, jeszcze Project Tool z Automapperem, no to już jest trochę wyższy poziom wtedy. To już nam rodzi problemy utrzymaniowe, które i tak mamy większy zysk z tego, że my to wykorzystaliśmy, niż stratę przez to, że my tych modeli używamy. I niestety wejście do takiego projektu, kiedy już mamy kilka dostępów do bazy danych, jest trudniejsze niż kiedy mamy jeden. To wiadomo, że dla nowej osoby to są kolejne poziomy problemu do tego, żeby się do tego się dostosować, do tego wejść. I w taki sposób sobie rozwijaliśmy naszą aplikację, dodawaliśmy kolejne query handlery, optymalizowaliśmy je, no i doszliśmy w pewnym momencie do ściany, no bo jak bardzo byśmy nie optymalizowali dostępu do danych, to te dane nam w pewnym momencie powiedzą stop. I nie będzie się dało efektywnie querować na tych zbiorach, które my już po prostu używamy. W pewnym momencie trzeba było na przykład zebrać wszystkie możliwe review i zrobić z nich średnią na całym dużym zbiorze, co przy większym ruchu na stronie już rodziło problem. Albo na przykład, kiedy mieliśmy dynamiczne pola, bo użytkownik mógł powiedzieć, że kategoria PC może mieć RAM, może mieć CPU, a kategoria doniczki może mieć na przykład objętość tych doniczek, tak? To querowanie tego już było bardzo trudne, bo trzeba było bardzo wiele danych naraz z tej bazy danych wyciągnąć. Filtrowanie tego było bardzo skomplikowane i rodziło bardzo duży bottleneck projektowy, no i niestety to już było takie, że nie daliśmy sobie z tym rady po prostu poradzić w obecnym stopniu. I to, co doszliśmy do kolejnego etapu w naszej wędrówce CQRS-a, to jest synchroniczny read model. Czyli my tworzyliśmy sobie synchronicznie dany zbiór danych, które później mogliśmy efektywnie querować. Tak, że to wszystko się działo w transakcji, mieliśmy pewność, że zawsze read model jest zgodny z write modelem. Jak do tego doszliśmy? Rzeczą, która nam pozwoli tworzyć sobie taki read model, a nie przejmować się, czy ta odpowiedzialność powinna być w tym miejscu, czy w takim miejscu, są domenowe eventy. Domenowe eventy to jest funkcjonalność, które nam proponuje Domain Driven Design i to jest domain events mówi nam, żeby kiedy dana funkcjonalność wykonała się, czyli my dodaliśmy dany produkt, albo zmieniliśmy dane pole w bazie danych, to my rzućmy zdarzenie, że dana akcja się dokonała. Czyli my informujemy za pomocą mediatora, że hej, my dodaliśmy dany produkt do bazy danych. Hej, my zmieniliśmy dane pole. I ta odpowiedzialność za obsługę tych zdarzeń już znika stąd. My jej tutaj nie mamy. Dzięki czemu? Tak wygląda nasz comment handler. Jedyną nową odpowiedzialnością, która doszła do tego comment handlera, to był na dole dwie linijki kodu. My najpierw tworzymy dany event, a następnie go publikujemy. My się nie przejmujemy teraz, jak wiele jest osób, które tego nasłuchują. Czy tam są jakieś, jakie są problemy w tych handlerach tego eventu. To nas nie obchodzi w tym konkretnym kawałku kodu. My widzimy, ok, mamy taki comment handler, on rzuca event, ok, to jest cała moja odpowiedzialność. Dzięki temu my byliśmy bardzo dobrze w stanie rozproszyć odpowiedzialność z comment handlerów na inne byty, także my jesteśmy o wiele w stanie lepiej testować nasz kod i dodawać kolejne efekty uboczne. I to jak my teraz tworzymy sobie ten read model, to następnie te eventy są obsługiwane przez dany event handler, a tutaj konkretnie product read model handler. I on pobiera on obsługuje ten event i zapisuje dane do specjalnej tabeli, która jest optymalizowana do tego, żeby ją szybko querować.
I to jak wygląda taki read model, to mamy tutaj metodę, wiele metod apply, które po prostu obsługują dane eventy, czyli my mamy dany event, pobieramy sobie taki read model, a następnie aplikujemy ten event do tego read modelu. I mamy nasze pola, których te jakby standardowe to są w prosty sposób obsługiwane, ale mamy tutaj też typy złożone, które są serializowane jako JSONy do danej tabelki. I następnie tworzymy sobie taki event handler, który jest po prostu implementacją interfejsu z danym eventem. I mówimy, że obsłuż mi dany event, pobierz model na podstawie tego identyfikatora, zaaplikuj ten event i zupdate'uj dany obiekt. I dzięki temu w tych trzech dosłownie linijkach mamy zapewnioną iteracyjny wzrost read modelu, czyli my go krok po kroku dodajemy do niego nowe dane, tak, że my później chcemy bardzo szybko te dane pobrać z niego. Czyli my sobie budujemy krok po kroku naszą strukturę i nasze comment handlery są przez to trochę dłuższe, bo one muszą obsługiwać też tą logikę, ale dzięki temu pobieranie danych jest już o wiele szybsze. I my tutaj po prostu zapisujemy to sobie do bazy danych, robimy update, robimy sobie wcześniej pobieranie tych danych, no i to nam po prostu wraca, to nam idzie do bazy danych. Tutaj mamy metodę execute, która jest extensionem do Dappera. On po prostu weźmie dany obiekt i go serializuje za pomocą domyślnego serializatora, czyli będziemy mieli JSONa stworzonego tutaj konkretnie z review i field values, czyli tam nam wejdzie bardziej złożony typ. I to, co jest bardzo dużym krokiem, bardzo dużym zyskiem z tego kroku, to jest iteracyjny zysk stworzenia takiego read modelu, ponieważ my go nie musimy, mamy sobie read model, to jest stworzony krok po kroku, dzięki temu my go szybko kwerujemy i nasze komendy są wolniejsze, ale użytkownicy zwykle wiedzą, że ich akcje, które zmiany dokonują, mogą trwać trochę dłużej, ale nasi użytkownicy wymagają tego, żeby pobieranie danych było błyskawiczne i tutaj my im to zapewniamy. Możemy sobie stworzyć taką strukturę w bazie SQL-owej, na którą nam pozwala efektywne querowanie i ją sobie po prostu dynamicznie querować. I to ma bardzo duży, to się bardzo dobrze skaluje, bo jesteśmy w stanie sobie takich read modeli porobić kilka do danego zastosowania i następnie w tych event handlerach po prostu to sobie dodawać. Przez to, że to wszystko jest włożone w transakcję, to my nie tracimy tych danych. My po prostu, jeśli coś się wywali w tym kroku tutaj, to tak samo poprzedni comment handler też nie zostanie zapisany. Przez co nie mamy problemu z eventual consistency, mamy pewność, że tych danych nie stracimy pomiędzy jedną a drugą stroną. I to, co jest dobre, to że my ten krok jesteśmy w stanie dodać w każdym momencie naszej aplikacji. My musimy po prostu wiedzieć, w jaki sposób chcemy zmapować wszystkie dostępne już teraz produkty w bazie danych na ten read model. Następnie puszczamy takiego batcha gdzieś w nocy, kiedy użytkownicy sobie śpią słodko i po prostu przerzucamy tam wszystkie dane i na drugi dzień użytkownicy wstają, jeżeli już im aplikacja działa o wiele szybciej. No niestety to ma oczywiste wady, takie, że no, te comment handlery już działają wolniej, już nie możemy z tego do pewnego momentu to się oczywiście świetnie skoruje, no po pewnym momencie już są z tego niestety duże problemy. Problemem jest również zarządzanie tymi dwoma zbiorami danych, bo trzeba pamiętać, że jeśli coś mamy w produkcie, dodajemy coś do produktu, to musimy także pamiętać o tym, że to się musi znaleźć w read modelu. Więc musimy dodawać kolejną logikę do naszego read modelu. I wtedy jest bardzo duża chęć, żeby współdzielić ten read model, co kiedy mamy różne bounded konteksty, różne jakby domeny naszej aplikacji i one sobie one pobierają ten kod, to mogą go różnie interpretować. Więc my doszliśmy w pewnym momencie do takiej sytuacji, że dwa różne zespoły chciały zmodyfikować ten sam read model, bo im te zmiany były bardziej potrzebne, tak? Bo ten chciał dodać tutaj taką flagę, a dla nas ta flaga była niepotrzebna. Czyli kiedy my już mamy taki własny read model, no to jest duża po,
pokusa za tym, żeby no jednak robić to sobie tak, pchać tą linę tak, żeby to było bardziej po naszej stronie, ten read model był dostępny. I to było wstępnym rozwiązaniem naprawdę chyba 90% problemów, których napotkaliśmy przez około półtorej roku. No ale otoczyliśmy do pewnego momentu, kiedy querowanie już się nie da zrobić na bazie SQL-owej, no i trzeba do tego doprzęgnąć już bardziej skomplikowane elementy. A także chcieliśmy jednak sprawić, żeby te query, te comment handlery były odpowiednio szybsze, żeby się nie przejmować tym, że to wszystko sobie musi się zrobić w transakcji, no bo to też rodzi problemy dla naszych użytkowników. I to, co tutaj teraz robimy, to jest asynchroniczny read model. Czyli my w pewnym momencie mówimy, że dobra, sorry, reszta rzeczy, które się będzie działa, już nie jest robiona synchronicznie, tylko jest robiona asynchronicznie. To już nie zależy od nas, to już nie jest nasza odpowiedzialność, co się tam zmienia. Po nas choćby piekło, czyli tam aplikacja to sobie działa, a tam dalej to już to nie są nasze problemy. Czyli my tutaj dodajemy sobie event busa, czyli nasz product read model handler już on nie ma tutaj bazy danych. On tutaj ma event busa. On te dane wrzuca tutaj, te eventy, i o nich zapomina. Tam się są jakieś inne odpowiedzialności, które się tym zarządzają. No i następnie z tego event busa ściągają już handlery. I te handlery mogą być umieszczone w dowolnym miejscu naszej aplikacji. To nie musi być ta sama aplikacja webowa. To może być już jakiś webjob, który mamy sobie postawiony na Azure. To może być osobna aplikacja webowa. To może być jakiś osobny proces, który w ogóle nasłuchuje na zmiany w tym event busie. Ważne, żeby to się wszystko działo już poza daną tą poprzednią transakcją. No i my sobie te dane wrzucamy do Elasticsearcha, wrzucamy sobie do Redisa, wrzucamy sobie do tych modeli, które potrzebujemy, żeby rozwiązać nasz problem. I tutaj teraz mamy dowolność. My sobie możemy rozwiązywać nasze problemy w taki sposób, jaki my tego chcemy. Nie musimy się tutaj skupić, czy tutaj jest dobry SQL, czy w jaki sposób te problemy rozwiązać. Po prostu bierzemy takie rozwiązanie, które się nam tak naprawdę sprawdziło. No i to, co jest teraz problemem, to, że trzeba tego użytkownika jednak powiadomić, że się takie zmiany dokonały. Bo on sobie może czekać, odświeżać sobie model, a tam się nic się jeszcze nie dzieje, tak? Bo to dopiero musi tutaj zostać zaktualizowane, żeby on mógł zobaczyć te zmiany. A więc my możemy puścić kolejny event, że hej, dodaliśmy coś do naszego read modelu, a następnie poinformować go przez na przykład Signal Ara i on dostanie powiadomienie i ok, twoje wiadomości zostały zaktualizowane. No i w taki sposób jesteśmy w stanie dodać, zwiększy naszą skalowalność, ponieważ my nie musimy, my możemy odpalać od razu dane comment handlery, zakończyć je, a następnie przerzucać odpowiedzialność na inne byty. Nie musimy się tak bardzo skupiać na tym, co tam sobie siedzi, co nasłuchuje, no po prostu ktoś go kiedyś powiadomi, albo go w ogóle nie powiadomi, bo on nie potrzebuje tych danych, tak? On robi akcję fire, forget, idzie sobie do kuchni napić się herbaty, tak? Albo kawę. Albo tam nie wiem, co tam pijecie sobie w ten... Słyszałem, że w Krakowie mogą pić piwo w pracy. Nie wiem, czy to jest tak możliwe, no ale okej. Okay, to tam ci już sobie piją piwo akurat w pracy. To, co jest tutaj bardzo dobre, to, że my sobie mamy bazę danych dostosowaną do naszego problemu. Czyli my mówimy, hej, u nas się sprawdzi Elasticsearch, u nas się sprawdzi Azure Search, tutaj się sprawdzi Azure Tables i taka struktura, której my dokładnie w tej chwili potrzebujemy. Mamy nieblokujące się komendy, czyli my puszczamy daną akcję i ona jest po prostu wysyłana, tak? Ona do nas wraca i ok, to jest cała nasza odpowiedzialność, a tam dalej się może dziać piekło, ale użytkownik nie musi brać w tym piekle udziału, to się po prostu dokonuje, zwraca i kiedyś tam może zostanie powiadomienie, kiedy tego potrzebuje, bo w większości przypadków on tego nie potrzebował tego powiadomienia, więc nie było w tym żadnego problemu. I takie rozwiązanie się naprawdę świetnie skaluje, bo my możemy mieć wiele osób nasłuchujących, bardzo wiele osób nasłuchujących na te zdarzenia, które dokonują się i dokonywać tam takich zmian, jakie potrzebujemy. I tutaj, jak każdy, kto jeszcze kiedyś próbował coś takiego robić, wie, że to jest
to jest bardzo piękne, to się tak świeci, to jest super i ma wręcz kolosalne problemy. Po pierwszym z nich jest to, że mamy nagle dystrybuowany system i te wiadomości mogą nam zginąć po drodze, może się w kolejce coś zepsuć, tak? I nagle hello, co się stało, gdzie jest problem? No, użytkownik coś zrobił, ale nie widzi tego, co robić, tak? Mamy eventual consistency, coś może być w write modelu, coś nie będzie w read modelu. Użytkownik będzie chciał dodać produkt, dostanie informację, że produkt jest już dodany. Kliknie w 5, produktu nie będzie. I tak będzie klikał, dotąd aż się zadzwoni do kogoś, to powie mu, że no sorry, jest problem, tak? Więc też trzeba umieć takie problemy wtedy rozwiązywać. No i mamy odpowiednią trudność operacyjną, czyli trzeba wiedzieć, jak takie systemy monitorować, jak wprowadzać kompensacyjne transakcje, żeby coś robić, kiedy to się nie uda, trzeba w jakiś sposób zawracać te transakcje. Jest no bardzo wiele elementów, których trzeba nagle pamiętać, kiedy my będziemy chcieli po tą koronę sięgnąć. Czyli to jest rzecz, która jest okupiona naprawdę dużymi problemami. Dobra, i ponieważ już tak mówię, to widzę 47 minut, no to chyba pora już to zatrzymać ten krąg, bo byśmy tam doszli już nie wiadomo gdzie. A więc podsumowując tą moją prezentację w cykule w 4 krokach, to pierwszy krok jest bardzo prosty i naprawdę jest bardzo mało aplikacji, którym będzie miał problemy z zaaplikowaniem tego pierwszego kroku, czyli rozdzieleniem na proste obiekty, te, które obsługują zmiany i te, które obsługują pobieranie danych. Nasz system się naprawdę bardzo mocno uprości, będziemy w stanie go o wiele łatwiej, będziemy go w stanie zrozumieć o wiele lepiej, będziemy go w stanie o wiele w łatwiejszy sposób refaktorować i przechodzić do tych kolejnych kroków, które, kiedy my mamy serwisy, helpery, olbrzymie bryły, jest nam bardzo trudno zrobić. Drugi krok to jest simple read model, czyli my sobie upraszczamy model dostępu do baz danych przez wykorzystywanie takich narzędzi, które nam sprawiają, że pobieranie jest o wiele szybsze. I tutaj pokazywałem Dappera, pokazywałem Project Tools AutoMapperem. Jest bardzo wiele różnych rozwiązań, które możecie wykorzystać w tych miejscach, w tych obiektach, które naprawdę tego potrzebują. Wy nie skupiacie się na innych miejscach, wy nie skupiacie się na tych serwisach, na tych query handlerach, które tego nie potrzebują, wy tylko dotykacie tych miejsc, które naprawdę mają problem. Trzeci krok, czyli tworzenie synchronicznie read modelu w taki sposób, aby nie w żadnym momencie nie stracić tych danych. Pobieramy te dane, modyfikujemy je, aktualizujemy read model, zwracamy użytkownikowi informację, że hej, twoja operacja się powiodła i my ten read model za każdym razem aktualizujemy, dzięki czemu mamy naprawdę duży przyrost performance'u w pobieraniu takiego read modelu. I następnie asynchroniczny read model, no to już jest duży smok, z którym się trzeba, którego polecałbym zostawić na okres, kiedy my naprawdę będziemy wiedzieli, że chcemy się podjąć tego wyzwania, że my mamy też taką dojrzałość trochę naszego zespołu razem z DevOpsem, razem z innymi narzędziami, żeby wykorzystywać te zyski, które nam daje taki asynchroniczny read model. To jest bardzo łatwo, a hej, dodajmy sobie kolejne elementy i tyle. A później system idzie na produkcję i nagle nam zniknęły te elementy, gdzieś się coś zawieruszyło po drodze. A my zapomnieliśmy akurat powiedzieć klientowi, że to trzeba wszystko jeszcze monitorować, tak? No i klient nas chyba wtedy po prostu będzie chciał zabić. I tutaj na moim blogu są wszystkie materiały, które możecie się zainteresować tym, żeby taką podróż ze mną przejść. Są odnośnie implementacji CQRS z mediatorem, odnośnie samej implementacji CQRS-a, bardziej generycznie odnośnie CQRS-a, albo CQRS po polsku, gdyby ktoś chciał sobie posłuchać w naszym natywnym języku na ten temat. Tam jest też umieszczona moja prezentacja, tam są linki do postów, które opisują bardziej szczegółowo każdy z tych kroków, po to, żeby zobaczyć sobie kod, móc uruchomić go w Visual Studio, zobaczyć, jak z czym się to po prostu je. No i to jest wszystko na teraz. Ja miałem tutaj mieć jeszcze slajdy odnośnie Brocharpa, ale z Pawłem dogadaliśmy, że chcemy, żebyście zostali na koniec, więc rozdamy te bilety dopiero na końcu, tak, żeby się tam już nie uciekać po zostaniu biletów i nagle pół sali nie będzie teraz, tak. Także to jest wszystko. Zachęcam do zadawania pytań teraz lub później sobie jeszcze jakoś się tam dogadamy. Dzięki.